do jakiego poziomu powinien ograniczać prędkość zamontowany w autobusie ogranicznik prędkości? 90 km na godzinę, 100 km na godzinę, 120 km na godzinę. W odróżnieniu do pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, gdzie ogranicznik prędkości homologowany w takim pojeździe jest ustawiony na 90 km na godzinę, to natomiast w autobusie, który będzie spełniał dodatkowe warunki wyposażenia, ogranicznik zamontowany w takim pojeździe będzie ograniczał prędkość do 100 km na godzinę i to jest prawidłowa odpowiedź. Super.